Siemanko, no i ja z tej strony koksu. Znowu, no i dzisiaj pokażę wam jedne z swoich bryk, co niedawno przywiozłem ze Stanów. Może już widzieliście, bo w Stanach jeździłem właśnie hardkorowym moim trokiem. To jest Toyota Tundra, także zapraszam. Tak to wygląda bryczka. Hardkorowa, widać koła. Koła specjalnie na pewno. O, kamień jakiś. Założyłem hardkorowe koła. Podniosłem do góry. Żeby było, że trzeba paka. Jest też miejsca sporo. Trzeba trochę przemyć. Można wszystko włożyć. Elegancko. Z tyłu jest kamerka. Nie wiadomo. Każdego na pewno interesuje, jaki to silnik. No silnik, jak tu napisany jest, iForce 5.7 V8. Że zaraz zajrzymy pod maską. Włożymy maskę. Jak to wygląda pod maską? O. Jak widać, 8 iForce jest prawie 400 koni pod maską, że naprawdę ma hardkorową moc. No i co więcej, o, może odpalimy posłuchać, jaki głos daje. W środku naprawdę jest dużo miejsca. Jak widać, tutaj wygodnie na rękę położyć. No i wiadomo, kabina bardzo elegancko tutaj zrobiona. Wszystko naprawdę mogę zmieścić się z tymi bickami. Bardzo wygodnie. Pewno trzeba tu nogę, bo jest wysoki. Wysoki, no z tyłu też drzwi, no i mamy sporo miejsca tutaj, starczająco miejsca i szczuki, ale widać wysokość, jak widać, ja 1,78 m mam maska, o, dotąd, także jest naprawdę wysoki. No i tak to wygląda moja bryczka. Hardkorowa, wiadomo, ja to Polsce jak jadę, to każdy się patrzy. No i jest trochę niebezpiecznie, bo jest naprawdę duży, ponad 6 metrów, także z parkowaniem trochę jest problem, ale jakoś daje radę. Tyle na dziś, pozdrowienia tu od samego Koksa i do następnych filmików. Nie zapominajcie dać suba na mój YouTube, zobaczycie więcej ode mnie, nowości, a ja idę na siłkę, żeby nie było lipy, jak tu napisane. Pakować bicki. Pozdrowienia. I trzeba jechać. Można zapakować więcej stejków.